Targi pracy to przede wszystkim możliwość spotkania w jednym czasie i w jednym miejscu przedstawicieli różnych firm i instytucji. Bezrobotni lub osoby chcące zmienić pracę będą mogły porozmawiać z nimi na temat możliwości zatrudnienia, odbycia stażu czy praktyki. Tegoroczne targi pracy podzielone zostały na 3 strefy. Będzie to strefa pracodawcy, strefa nowego przedsiębiorcy oraz strefa rozwoju zawodowego. W powiecie lubińskim stopa bezrobocia wynosi 9,3%. To niewiele przy prawie 12% wskaźniku w Polsce. Jest to stosunkowo niska stopa, jednak musimy pamiętać, że zawsze mamy do czynienia z tą rzeszą 3,5 tysięcy osób zarejestrowanych bezrobotnych. Najwięcej osób bezrobotnych w powiecie lubińskim to osoby młode. Spodziewamy się, że zakończenie roku szkolnego, obrony prac magisterskich, licencjackich na studiach spowodują, że liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży wzrośnie. W sumie podczas tegorocznych targów będzie ponad 30 pracodawców. Imprezę patronatem honorowym objął starosta lubiński. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.